Witam was bardzo, bardzo serdecznie. Jak widzicie, choćbyśmy chcieli, nie cofniemy się już. Więc nie możemy zakupić już niczego, a niestety trochę produktów żeśmy wykorzystali. A to wszystko przez tego ostatniego, przez tego jednego potwora Amalgamata, który był w sumie dosyć trudny do pokonania. Znaczy, może nie trudny, ale najbardziej skomplikowany, bo tamtych jeszcze można było jakoś ogarnąć. No ale dobra. Zobaczymy, co się zmieni. To znaczy, wszyscy pewnie wiedzą, co będzie inaczej. Chciałbym w ogóle zapisać gdzieś tę grę i tak dalej. Czy ja pokazywałem tutaj trumienki? Bo nie przypominam sobie tego. Jeżeli tak, to sorry, że drugi raz to pokazuję. Ale serio tego nie pamiętam, a jeżeli nie, no to proszę bardzo. Tu mamy trumienki, ale wydaje mi się, że chyba pokazywałem to. Mniejsza. Więc ciśniemy sobie. Ciśniemy. I tu powinien... No tutaj już powinien być safe. No, no sorry. Tak, jest safe. Zresztą to by było głupie, bo cały czas od laboratorium by mi się wczytywało, co nie miałoby zbytnio sensu. No i Asgore znowu na nas czeka. Czy tym razem ta walka będzie inaczej wyglądać? To jest bariera. A dobra, to już w sumie czytałem. Bo tu, na razie wszystko jest takie samo, jak było wcześniej. Nie mam żadnych spraw do załatwienia, bo nie mogę stąd wyjść. Więc kontynuujemy. Widzę. To jest to. To jest to, wilku WDZ. Dobra, gotowy. Dziwne światło wypełnia pomieszczenie. I tak dalej, ale coś czuję Asgore, że my sobie nie powalczymy, bo ja trochę zmieniłem historię, wiesz? I to tak nie za bardzo ci wyjdzie. Człowieku, było miło mi cię poznać. Do widzenia. No elo. I cudu. A któż to zrobił? Któż to zrobił? O, Toriel! Co za okrutna... Nie, co za... wstrętna kreatura torturuje takie biedne, niewinne dziecko. Nie bój się, znaczy... Nie bój się, moje dziecko. To ja, Toriel. Twoja przyjaciółka i strażniczka. Na początku... pomyślałam, że pozwolę ci... odbyć swoją podróż samemu, ale nie mogłam przestać się o ciebie martwić. Twoja przygoda mogła być... No i teraz, co to znaczy za słowo? To jest... mniejsza. No w każdym razie mogła być... ja to sprawdzę. Zdradliwa, o, taka. A no tak, to nawet ma sens. To nawet ma sens. Okej, więc... Okej. Musiałbyś się zmierzyć... Opuszczając to miejsce, musiałbyś się zmierzyć z Asgorem. Zrozumiałam, że... to nie fair, aby... poświęcać pojedyncze życie, aby ktoś mógł stąd wyjść. Czy to nie jest to, od czego się uczyłam przez cały czas? Tak, znaczy... tak straszny, tak jak jest Asgore, też wybrał jakby oszczędzenie cię. Znaczy, zasługuje na oszczędzenie, mimo wszystko. Tori, wróciłaś! Nie toriuj mi tutaj, Dreamur! Ty patetyczny... Ty patetyczny szczeniaku! Jeśli naprawdę chciałeś wyzwolić nasz gatunek, mogłeś przejść przez barierę po tym, jak zdobyłeś jedną duszę.
mogłeś potem zdobyć 6 dusz od ludzi i wrócić tutaj i uwolnić wszystkich w pokoju. Ale wolałeś, żeby wszyscy żyli w rozpaczy, ponieważ... ponieważ czekałeś tutaj, licząc, że żaden człowiek się tu nie pojawi. Tori, ja masz rację. Jestem okrutną, straszną kreaturą, istotą. Ale czy myślisz, że w końcu moglibyśmy być na nowo przyjaciółmi? Nie, Asgore. A, Asgore, człowieku, nikt ze sobą nie walczy. Wszyscy są przyjaciółmi. Cześć, jestem Toriel. Czy jesteś przyjaciółką tego człowieka? Miło mi cię poznać. Tak? Miło mi cię poznać. Hej, Asgore, czy to twoja ex? O, to szorstka. Koleś. Hej! Nikt się nawzajem nie rani. Czy jesteś inną przyjacielem? Jestem Toriel, cześć. Cześć! Ich jest dwóch? Hej! Nikt ze sobą nie walczy! Jeśli ktoś by ze sobą walczył, wtedy... ja bym... no nie wiem, mniejsza. W każdym razie... byłbym zmuszony zapytać Undyne o pomoc. Cześć! Witaj, wasza wysokość. Psst, ej, człowieku! Czy Asgore się ugonił i sklonował? Ej, kolesie, co słychać? Ten głos! Cześć, myślę, że możemy się znać. Hej, ja też rozpoznaję twój głos. Jestem Toriel. I miło mi cię poznać. Nazywam się Sans. I nawzajem. O, czekaj. To musi być twój brat, Papyrus. Nie, przepraszam. Papyrus. Witaj, Papyrus. Miło mi w końcu cię poznać. Twój brat dużo mi o tobie opowiadał. Wowie. Nie mogę uwierzyć, że klon Asgore wie, kim ja jestem. To najlepszy dzień mojego życia. Ej, Papyrus. A wiesz, czym szkielet pokrywa swój dach? Znaczy, jakimi płytkami, dachówkami? Śnieżno-odpornymi? Nie głup, ptasie! Szkielet pokrywa... pokrywa dachówka... Nie, pokrywa swój dom w... No i tutaj jest żart, którego nie za bardzo mogę przetłumaczyć. Ponieważ straciłby on sens, ale mniejsza. Zmieniłem zdanie, to najgorszy dzień mojego życia. A dalej, Asgore, wszystko będzie okej. Jest dużo rybek w morzu. Tak, Asgore. Undyne ma absolutną rację z tymi rzeczami związanymi z rybami i tak dalej. Czasami musisz... musisz być przestać tym futrzastym potworem i znaleźć naprawdę miłą rybę? To metafora. Cóż, myślę, że to dobra analogia. O mój Boże! Czy wy nawzajem... teraz co to znaczyło smu? Nie wiem, co to znaczy, sorry. Publika szaleje przez ten... od romantycznej akcji. Hej, zamknij się. Człowieku. Wkurzył mnie ten koleś. Prawda, Alphys? Alphys? Nie. On ma rację. Zróbmy to. Cóż. Naprawdę chcesz te... Pocałuj ją! Czekajcie! Nie na oczach tego człowieka! Racja, przepraszam. Moje dziecko, wygląda na to, że musisz tutaj zostać. Ale
patrząc na tych wszystkich świetnych przyjaciół, których zdobyłeś, myślę, że będziesz tutaj szczęśliwe. Hej, to mi przypomniało. Papirus, ty tutaj wszystkich zwołałeś, prawda? Cóż, oprócz jej. W każdym razie, jeżeli doszłam tutaj przed tobą, to skąd wiedziałeś, jak wszystkich wezwać? No, powiedzmy, że mały kwiatek mi pomógł. Mały kwiatek? No tak. A myśleliście, że jak to się skończy? I wy idioci! Kiedy byliście tutaj sobie na małej kampeczce, zabrałem ludzkie dusze. A teraz... Nie tylko one są one są pod moją kontrolą, ale wszystkie dusze twoich przyjaciół również będą moje. Hehehe. A wiesz, co jest najlepsze w tym wszystkim? Że to jest twój błąd. Ponieważ spowodowałeś, że cię kochają. I cały ten czas, który spędziłeś słuchając ich, troszcząc się o nich, chroniąc ich, bez tego nikt z nich by tutaj nie przyszedł. A teraz z ich duszami oraz duszami ludzkimi w końcu przybiorę swoją prawdziwą formę. Czemu ja ciągle to robię? Nie rozumiesz? To wszystko jest grą. Gdybyś opuścił podziemie usatysfakcjonowany, wygrałbyś grę. A gdybyś wygrał, nie chciałbyś grać w nią już więcej. Ale ta gra... Ale gra pomiędzy nami nigdy się nie kończy. Trzymam zwycięstwo. I... Okej. Ciągle i ciągle i ciągle. Okej, to było, że jakby... Nie zrozumiałem niestety tamtego, no ale mniejsza. No, w każdym razie słuchaj. Jeśli pokonasz mnie, dam ci twoje szczęśliwe zakończenie. Przywrócę twoich przyjaciół. I zniszczę barierę. I wszyscy będą usatysfakcjonowani. Ale to się nie stanie. Ty! Będę cię tu trzymał, nieważne co się stanie. No to, żem się tutaj trochę wpakował. Nawet jeśli miałoby to znaczyć, że zabijecie milion razy. No panie, co pan mi tutaj... na pewno mnie zabijesz w tej chwili, co nie? O ja, kto by się spodziewał, prawda? Co? Nie bój się, moje dziecko. Nieważne co się stanie, zawsze będziemy tutaj by cię chronić. To prawda, człowieku. Możesz wygrać. Ponieważ w ciebie wierzę. Hej, człowieku, jeśli mogłaś przejść przeze mnie, to możesz przejść przez wszystko. Więc nie bój się. Będziemy ciągle z tobą. Nie pokonałaś... Nie pokonałeś tego kolesia? No dalej, ten dziwak jest dla siebie niczym. Technicznie to niemożliwe, żebyś go pokonał, ale myślę, że ci się uda. Człowieku, jesteś przyszłością ludzi i potworów. Musisz zachować determinację. O tak, wszyscy nadchodzą. Dlaczego narodowiec jest tylko jeden, ale są pieseły, to jest najważniejsze. Nie. Niewiarygodne. To nie może się dziać. Ty. Naprawdę nie mogę uwierzyć, że wszyscy jesteście tak głupi. Wszystkie wasze dusze są teraz moje. To się podobiło, panowie. I panie. Trochę... gra się akurat nie wyłączy. Jest to plus. Nie muszę się bać, że mi nagranie się zepsuje. A kimże ty jesteś? Powiedz mi tutaj. I dlaczego stoisz do mnie tyłem?
I nie... A może... Niech kolega powie, z czego się śmieje. Klasa z chęcią usłyszy. W końcu! Byłem taki zmęczony byciem kwiatem. O, witaj, Azriel. Czołem. Drago, czy jesteś tutaj? To ja, twój najlepszy przyjaciel. No, z kimś ty mnie pomyliłeś, tak mi się wydaje. Azriel Dreamur w anagramie seryjny morderca. Okej, na razie nie ma sensu z nim walczyć. Najważniejsze jest to, abyśmy poczekali na moment, w którym on... w którym nam się zmieni tło. Nie ma... tak jak wspomniałem, nie ma sensu z nim walczyć, ponieważ on nas tylko będzie atakować i nic z tego nie wyniknie. No i wreszcie! Teraz mogę z nim walczyć. Sprawdźmy go. Oczywiście wszystko ma nieskończoność, więc jest okej. Aczkolwiek Gigas w dalszym ciągu jest straszniejszy niż ty. I w ogóle! To jeszcze nie było takie trudne. Ja cię zabiję! No tak, no wiadomo, że mi się to nie mogło udać. Wiesz! Nie dbam o zniszczenie tego świata. Nie obchodzi mnie zniszczenie tego świata. Fajnie wiedzieć! Mądrze z twojej strony! Widzisz? Nie trafiłeś. Ogólnie powiem wam, że walka z tym bossem jest łatwiejsza niż nie jedna walka z zwykłym bossem, ponieważ tutaj nie da się tak naprawdę zginąć. Pod tym względem, że on was po prostu... Znaczy po prostu jest tutaj możliwość dojścia do... Znaczy zaczęcia gry od pewnego momentu. Po tym jak cię pokonam, przejmę totalną kontrolę nad całą linią czasu. I wszystko zresetuję. Co tu się dzieje? A, no i oprócz tego w itemach mamy różne fajne rzeczy, jak na przykład właśnie Young Food, ale też się nam pojawiają sny i tak dalej. Cały twój postęp, pamięć wszystkich, znaczy wspomnienia wszystkich, sprowadza je do zera. No, nie bardzo. Nie zgadzam się na to, panie kozo, owca, czy kim pan tam jest. Weźmy... Na przykład... Dream. Okej. Okay. 4 punkty. Teraz wtedy będziemy mogli robić wszystko od początku. Ciągle i ciągle. No tak, jasne. Wiecie jaki jest najgorszy jego atak? Najgorszy jego atak to jest cholera jasna ten jego gun. To jest po prostu coś masakry. To jest masakra. Wiesz co jest najlepszą częścią tego wszystkiego? Że ty to zrobisz. Ty to zrobisz. Okej. Okay. To jeszcze może nie jest takie złe. Panie! Dobra. Myślę, że to jest moment, w którym zjem sobie fast foody! I wtedy znowu ze mną przegrasz. No tak, jasne. Dobrze jest mieć jakieś marzenia, ale żeby tak od razu... Żeby tak od razu zakładać swoje zwycięstwo, to nie bardzo. Ja cię z tobą nie chcę walczyć. I ciągle. Panie Azriel! No tak. Tedy udało się przegrać. Ale odmówiłem. Ciekawe, od jakiego momentu będę walczyć. To może być ciekawe, prawda? Od jakiego momentu mogę z nim walczyć? Okej. Okay. Jest ten gun, więc jest okej. Okay. Więc w tym sensie, że wiem przynajmniej, że nie będę od początku walczyć z nim. Weźmy na przykład, no nie wiem, może Dream, bo pamiętam, że Hope mi chyba daje jeden punkt życia. Co nie jest zbyt fajne. No! A, jeszcze mamy Last Dream. No tak, to też się pojawia w naszym ekwipunku.
Co tu się odpierdziela? No dobra. To weźmy teraz może, bo ja wiem. Weźmy znowu fast foody zjedzmy. I ciągle! Człowieku, powtarzasz, powtarzasz się. Dobra, to nie było wcale trudne. Ponieważ chcesz swojego szczęśliwego zakończenia. Pasem przez dupę byś dostał od rodziców. Już się skończyło kozaczenie. Kurde mać! I może jeszcze od początku będę z nim wygrać. No panie! Mówiąc, że ta walka jest prosta, chodziło mi o to, że właśnie nie trzeba jej powtarzać od początku, ale sam fakt, ale no mówiąc, że jest prosta, nie chodziło mi bynajmniej o to, że to się skończy właśnie w taki sposób. Myślę, że nie wiem, że nie będę tutaj ginąć. Nie, itemy. Hej. Jezus Maria, czemu te gwiazdki nie mogą być takie jak Mario? Dlaczego nie mogę... Dlaczego nie mogą mi dawać życia? Zjedzmy sobie fast food. A nie, nie mamy fast foodu. To zjedzmy sobie sen. Nie, wiem jak to brzmi. Ponieważ kochasz swoich przyjaciół, a ty nie masz przyjaciół. No, jak mi się mylą te ciosy jego. A, zjedzmy to. Czemu by nie? Ponieważ nigdy się nie poddajesz. Nie, ja się nigdy nie poddaję. Czy to jest ostatni moment, w którym ty strzelasz tym? Oby tak, bo już mi się nie chce z tobą zwalczyć. Fajnie. Śmiesznie, naprawdę śmiesznie. Czy to nie przepyszne? Twoja determinacja. Moc, która pozwoliła ci zajść tak daleko. Będzie twoim upadkiem. Nie zabiłeś mnie! Co nie znaczy, że jestem w wesołej sytuacji. Okej. No dobra. Jesteśmy na dobrej drodze, to już końcówka walki. Oje! Jezus Maria, szatan! Panie szatan, proszę. Teraz nie za bardzo wiem, czy one mnie ranią, te kryształki, czy co to tam jest. Dlatego, że... Znaczy, czy będę miał... A nie. One mnie chyba mogą zranić. Jeżeli mnie dotkną, to będę miał jeden punkt życia. Ale mnie nie dotknęły, więc mam 20 punktów życia, co jest bardzo fajne i cieszę się z tego. Okej. Więc teraz jest transformacja. I teraz, prawdę powiedziawszy, jest ta prostsza część walki. Przynajmniej tak mi się wydaje. Okej. A więc Azir zmienił się w mechanicznego kozła śmierci. Ze skrzydłami. Więc dobra. Po prostu będziemy udawać, że coś robimy, ponieważ ta walka sama w sobie nie ma sensu z tego względu, że nie możemy nic zrobić. On jedynie coś nam może zrobić. I nie musimy się też zbytnio przejmować tym, że tam zginiemy czy coś. Dobra. Stary. Wszystko fajnie, ale ja bym chciał, żebyś... No nie wiem. No, a nie, dobra. W tej części akurat nie zginiesz. A, nie mogę. Czyli co? Czyli jak rozumiem, nie mogę wybrać niczego innego. Nie mogę ruszyć swojego ciała. Fajnie. I coś tak czuję, że teraz we mnie trafisz i ja zginę. Myk. O tak. O, no kto by się spodziewał, prawda? Kto by się tego spodziewał? Ura, haha, co? Nie wiem, co to za rodzaj śmiechu, ale poklasuj nad nim. Stary, wiesz, że ja się nawet nie muszę starać na ciebie. Tak, no sorry, taka prawda. Nie możesz ruszyć swojego ciała, nic się nie... Znaczy, próbujesz ruszyć swoje ciało, ale nic się nie dzieje. I ogólnie, nic się w ogóle nie dzieje, w każdym razie próbujesz cokolwiek zrobić, próbujesz
włączyć swojego save'a i tutaj znowu jest taki powiedzmy zabieg językowy, którego nie bardzo da się przetłumaczyć na polski, ale no nic się nie dzieje. Wygląda na to, że zapis gdy jest niemożliwy, ale może z tą małą mocą, którą posiadasz, możesz zapisać coś jeszcze, no dobra, ocalić coś jeszcze. No Azriel, teraz musimy się zastanowić, kogo pierwszego. Ale weźmy Sensa i Papierosa. I tutaj ogólnie oczywiście chodzi o to, że będziemy mieli powtórkę z rozrywki. Nie chcę was atakować. Będziemy mieli tak jakby powtórkę z rozrywki. Nie powiem, że będzie to powtórka z walki z Sansem, bo kurde, no nie walczyliśmy z nim. I teraz tak, weźmy na przykład, zażartujmy, więc tu powiedziałeś kawał, jeden ze szkieletów to lubi, a drugi nienawidzi. Ale to nie gra żadnej roli. Teraz już nie pamiętam, czy trzeba po dwie akcje na jedną duszę, czy nie trzeba, dobra. Okej, okay, to jest bardzo proste. I teraz przejdźmy do niej. Powiedziałeś duszy, że myślisz o tym, co zrobiłeś. O, udało się. Ej, czekaj! Jesteś moim przyjacielem, nie mogę cię porwać. Trzymam za ciebie kciuki, dzieciaku. Ogólnie kwestia jest taka, że tak jak Sans i Papyrus są jednocześnie uwalniani przez nas, tak też Thorir i Asgore są razem właśnie tutaj uwalniani. Oprócz Alphys i Undyne, dlatego że ich ataki są od siebie bardzo różne. No dobra, mercy. Okej, to jest chyba i... Znaczy, nie, to nie jest taki trudny atak znowuż. I... Asgore miał o wiele trudniejsze ataki, dobra. Preference. No dobra, to akurat Asgore miał, ale to też było trudniejsze. I weźmy jeszcze uścisk. Tutaj już nie poszło tak łatwo. Ej, nie bijcie mnie! O, ich... Nagle ich pamięć powróciła. Okej. A kurde, zapomniałem przeczytać tego mniejsze. Okej, mamy już 4 osoby. No nie, czemu ja to odrobię? Wiecie co, to save się świeci i to mi... I wtedy mi się zaczyna wydawać, że to kurde wiecie, że to jest ten, już wybrane przeze mnie. Okej, teraz Alphys, która ma ataki Metatona. Nerd out, weźmy. No właśnie, strzelamy, jak mi tego brakowało. To jest jeden z lepszych ataków, nie, jaki może być. Quiz. O, nasz ulubiony atak. I encourage może. I nagle, nagle okazało się, że pamiętam. Wszystko rzuciło w pod. Nie, to nieprawda. Moi przyjaciele lubią mnie, a ja lubię ciebie. Fajnie. To teraz, Undyne. Sorry, wybrałem cię na końcu, bo chciałeś mnie zabić chyba w najbardziej perfidny sposób. Chociaż nie, w sumie Asgore... No dobra, no to... Dłużej cię znam. No. Asgore mnie próbował zaatakować raz. Ty mnie próbowałaś zaatakować dwa razy, czy nawet nie, licząc ruiny to 4 razy. Uśmiechnijmy się do niej. Pie. I myk. I... No i pójdźmy na... Znaczy, nauczmy się gotować. Cóż, niektórzy ludzie są okej. No ja myślę. Okej, więc wszystkie...
wszystkie dusze już zostały ocalone. Jej, udało się. Ale okazuje się, że jest jeszcze jedna dusza, którą musimy ocalić. Ktoś jeszcze zaczął rezonować z duszą. Mocniej i mocniej. Wygląda na to, że jest jeszcze jedna osoba, która potrzebuje bycia ocalonym. Ale kto? Nagle zrozumiałeś. Wypowiedziałeś jego imię. Co ty robisz? Flashback. Tak więc, jak się okazuje, tutaj już wyjaśnię i zaspoileruję, nie do końca ten pierwszy obrazek z intra, znaczy ten jeden z pierwszych obrazków z intra, który się nam pojawia na samym początku gry, opowiadał o nas. Opowiadał on o pierwszym dziecku, które spadło tutaj do podziemi i nazywało się tak, jak je nazwaliśmy, czyli w moim przypadku Drago. Co ty robisz? Co się... Nie. Co to za uczucie? Co się ze mną dzieje? Nie, nie, nie chcę! Tak mnie nie zabijesz. Przestań! Odejdź ode mnie! Słyszysz mnie? Nie ma mowy. Zostajesz ocalony, czy tego chcesz, czy nie chcesz. Drago! Czy wiesz, dlaczego to robię? Czemu cały czas walczę, żeby się tu zatrzymać? Czy zatrzymać? Oj. I to jest już ten atak taki typowo todielowski, że nie może nas zaatakować. Robię to, ponieważ ty jesteś specjalny, Drago. O, dziękuję. Znaczy, to nie robię. Jesteś jedyną osobą, która mnie rozumie. Jesteś jedyną, która... która sprawia mi jakąkolwiek radość, kiedy się z tobą bawię. Nie. To nie to. Ja robię to, ponieważ... ponieważ zależy mi na tobie, Drago. Zależy mi na tobie tak, jak na nikim innym. Nie jestem gotowy na koniec. Nie jestem gotowy na opuszczenie, znaczy na ucieczkę, opuszczenie. Nie jestem gotowy na powiedzenie do widzenia do kogoś takiego jak ty raz kolejny. Więc proszę, przestań robić to. I pozwól mi po prostu wygrać. Przestań. Przestań robić to w tej chwili. Drago. No co? Jestem taki samotny, Drago. Jestem... Nie. Jestem taki zagubiony... Znaczy, tak bardzo się martwię, Drago. Drago, ja... No co? No i nie powiedział. Ja przepraszam. Zawsze byłem Beksą. Co nie, Drago? Wiem. Nie jesteś Drago, prawda? I tutaj jest największy bajtfak, jak gracie za pierwszym razem. O Jezus Maria, o Jezus Maria, nazwałem go i to nie jest on. I to nie jest on. Ale spokojnie, możemy niedługo zrobić, że wcielimy się w postać Drago, jeśli wiecie, co mam na myśli. Drago odszedł jakiś czas temu. Jakie jest twoje imię? Frisk! To fajne imię.
Frisk! Nie czułem się tak jak teraz przez bardzo długi czas. Jako kwiat byłem bez duszy. Brakowało mi mocy, aby kochać innych ludzi. Ale z duszami wszystkich w środku mnie nie tylko sprawiłem, że moje współczucie wróciło, ale czułem dobrze każdego potwora. Zależy im na sobie tak bardzo. Nie, tak bardzo zależy im na innych. I na tobie też, Frisk. Chciałbym móc powiedzieć ci, co wszyscy czują w stosunku do ciebie. Papyrus, Sans, Undyne, Alphys, Toriel. Potwory są dziwne. Ale wygląda na to, że naprawdę wszyscy cię tutaj kochają, haha. Frisk, rozumiem, jeśli mi nie wybaczysz. I zrozumiem, jeśli będziesz mnie nienawidzić. Zachowywałem się bardzo dziwnie i w bardzo chory sposób. Zraniłem cię. Zraniłem wielu ludzi. Przyjaciół, rodzinę, bystanders, osoby postronne, o. Nie ma żadnego usprawiedliwienia na to, co zrobiłem. Czy tam pretekstu. Dobra, nie będę taki, wybaczam ci, postawisz mi browara. Co? Frisk, no dalej, ty... Powodujesz, że znowu chce mi się płakać. Ale jeśli mi wybaczyłeś, nie mogę dalej trzymać tych dusz w sobie. Dlatego zwrócę je wszystkie. Ale najpierw... Jest jedna rzecz, którą muszę zrobić. Czuję w tej chwili, jak serca wszystkich biją. Jako jedno. Wszystkie płoną w tym samym pragnieniem. Z mocą ich wszystkich, z determinacją wszystkich, jest to czas dla potworów, aby w końcu się uwolnić. A więc przebijesz barierę! Jej, udało się! Monitor pękł. Bariera została zniszczona. Frisk! Muszę już iść. Bez mocy dusz wszystkich potworów nie mogę dłużej posiadać tej formy. Za jakiś czas znowu wrócę z powrotem jako kwiat. Przestanę być sobą. Przestanę znowu odczuwać miłość. Więc Frisk, najlepiej będzie, jeśli o mnie zapomnisz, okej? Po prostu bądź z ludźmi, których kochasz. O! Ha, ha. Frisk, jesteś... Robisz świetną robotę, okej?
Nieważne, co robisz. Wszyscy są tutaj dla ciebie, prawda? Będą tutaj dla ciebie. Cóż, mój czas się kończy. Do widzenia. No, do widzenia. Tak przy okazji, Frisk, opiekuj się mamą i tatą dla mnie, okej? Spoko. Ja dotrzymuję obietnic. Moi drodzy. Albo chwila, zaraz powiem coś o siebie. Frisk? To wszystko był tylko wszystko było tylko złym snem. Proszę, obudź się. O Jezus Maria, ale impreza tutaj przyszła. Ach, co się dzieje? Co się dzieje? O, wstałeś! Dzięki Bogu! Tak się martwiliśmy. Wygląda na to, że odszedłeś na zawsze. Tak. Mów jeśli... Znaczy, mów nam następnym razem, kiedy zdecydujesz się uciąć sobie drzemkę, okej? Okay? Tak. Powodowałeś, że Papirus płakał jak dziecko. Co? Nie płakałem. Nie płakałem. Ja tylko... Złapałem coś w moim oku. Coś mi wpadło do oka. A co ci wpadło do oka? Łzy! Teraz... Najważniejsze, że Frisk jest cała i zdrowa. Czy cały i zdrowy. Czemu by nie napić się trochę herbaty, Frisk? Sprawi, że poczujesz się lepiej. Co jeśli dać mu trochę przestrzeni w pierwszej kolejności? Musi być bardzo wykończony. Frisk, my tak naprawdę nie pamiętamy, co się stało. Był kwiat, a potem wszystko było białe. Ale ale bariera odeszła. I kiedy będziesz gotowy, możesz wrócić... Kiedy będziesz gotowy, możemy wrócić na powierzchnię. Wygląda na to, że drzwi na wschodzie nas tam zaprowadzą. Ale zanim to zrobimy, może powinieneś przejść się na krótki spacer? Możesz powiedzieć do widzenia wszystkim swoim cudownym przyjaciołom. Rób co uważasz. Poczekamy tutaj na ciebie. Okej, moi drodzy. O, kurde, wzruszające zakończenie. Wbrew moim śmieszkowatym, mało wybrednym żartom, ale mimo wszystko, no nie chcę tutaj może przedłużać tego, ale rzeczywiście uważam, że wypadałoby się przejść do naszych znajomych, powiedzieć im do widzenia. I naprawdę, no zrobię to, więc to będzie następny odcinek i nie wiem, ile on mi zajmie. Wiem, że niektórzy let's playerzy dość długo się z tym nękają. Nie mam tutaj absolutnie do nich żadnych zastrzeżeń, bo żeby zwiedzić te wszystkie miejsca od nowa, to rzeczywiście trzeba mieć dużo czasu, ale ja postaram się to upchnąć w jednym odcinku. Nie wiem, czy będzie trwał tyle co ten, nie wiem, czy będzie trwał godzinę, czy półtorej godziny, mam nadzieję, że nie, ale postaram się to zrobić. I no cóż, póki co się z wami żegnam i do następnego.